Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco. Jest to kolejne nagranie z serii Human Design, które dla Was przygotowałam. I oto, co w tym nagraniu będziecie mogli odkryć, oto, o czym będę dzisiaj mówiła. Zerkam sobie na swoje notatki. A więc tak. Pierwsze nagranie, które się pojawiło, było nagraniem z cyklu Czym w ogóle jest Human Design? Opowiadałam w nim również o tym, dlaczego tak bardzo jestem zafascynowana tą nauką, co ona zmieniła w moim życiu, co wiedza z tej nauki zmieniła w moim życiu. I opowiedziałam troszeczkę o swojej drodze, o swoim doświadczeniu z zakresu Human Design oraz w ogóle o powstaniu tej nauki, jaki był jej kierunek, po co to powstało, dla kogo to było dedykowane i jak to ewoluowało w trakcie kolejnych dekad, bo tak naprawdę minęło już kilka dekad, odkąd ta nauka jest dostępna dla nas ludzi, natomiast wciąż jest ona tak mało popularna. Wciąż, nawet jeżeli ktokolwiek robi swój wykres z zakresu Human Design, robi swoją analizę, to tak naprawdę najczęściej jest to takie jedno wielkie wow, takie to jest takie zgodne ze mną, ach, więc to dlatego, i wiele różnych wskazówek, które otrzymujemy od osoby, która przygotowuje dla nas analizę, a potem jest stop. A potem jest duże, ogromne stop i powrót do tego, co znane, do swoich starych przyzwyczajeń, do swojego starego stylu działania, życia i funkcjonowania. Kiedyś na jednym ze szkoleń, dawno, dawno temu, wiele lat temu, może jakieś 15 lat temu, były takie szkolenia bardzo popularne z zarządzania czasem. A potem okazało się, że wszystkie szkolenia z zarządzania czasem są jednym wielkim kłamstwem, jedną wielką brednią, ponieważ czasem nie da się zarządzać. Da się zarządzać tylko sobą w czasie. Więc zaczęto zmieniać wszędzie nazwy, że tam, gdzie były szkolenia zarządzania z czasem, zaczęto uczyć wszystkich, jak zarządzać sobą w czasie. Więc na tych szkoleniach, to były stricte takie szkolenia menedżerskie, w których brałam udział, a które były w moim poczuciu bardzo dla mnie potrzebne, ponieważ miałam wrażenie, że doba jest dla mnie za krótka i chciałam jeszcze więcej rzeczy robić, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze więcej, i zmieścić w tych przedziałach czasowych maksymalnie, ile tylko się da, żeby osiągnąć sukces, żeby osiągnąć efekt, którego chcę w swoim biznesie. Więc pojechałam na takie szkolenie i dostałam ogrom wiedzy, ogrom narzędzi, niesamowitej wartości, i ku mojemu zdziwieniu ten efekt wow, takiej chęci wprowadzenia tego wszystkiego, co nowe w życie, trwał, uwaga, ile? Zgadnijcie? 2 tygodnie. Po 2 tygodniach pojawiło się takie zawahanie i powolutku zaczęłam wracać do tych starych przyzwyczajeń, do tego, do czego przywykłam, i szkolenie, które odbyłam, zakończyło się tak zwanym papierkiem, uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego, że zostało odbyte takie szkolenie, że nauczyłam się i posiadłam taką wiedzę i takie doświadczenie, i na tym się skończyło. I podobnie dzieje się z kwestią Human Design. Kiedy dostajesz swój wykres, bo tak naprawdę wykres jest bezpłatny, i w tej chwili, kiedy wpiszesz Human Design i wykres albo analiza Human Design, to pojawi się ogrom, ogrom stron, na których można podać swoje dane i otrzymać taki wykres bezpłatnie. I ten wykres jest bezpłatny. Na tym wykresie uzyskasz informacje o tym, jaki jest Twój typ energetyczny, jaki jest Twój profil i wiele, wiele, wiele jeszcze innych informacji, i o tym właśnie dzisiaj będę opowiadać. Będę opowiadać o tym, co znajduje się na takim wykresie, co oznaczają konkretne symbole i od czego tak naprawdę zacząć własną analizę. Oczywiście jest tak, że jeżeli jesteś zafascynowany lub zafascynowana tą wiedzą, tak jak ja byłam zafascynowana i wciąż jestem, i powiem tak, w tej chwili jestem jakby w trakcie przygotowywania się do warsztatu, do dużego warsztatu, który rusza już za tydzień, 15 czerwca. I przygotowując się do tego warsztatu, odkrywam kolejne i kolejne pokłady informacji. Przypominam sobie pewne rzeczy, które gdzieś mi umknęły, jeżeli chodzi o naukę Human Design. I każdego dnia czuję w sobie jeszcze większe i mocniejsze tak dla wprowadzania tej nauki w życie, dla propagowania tej nauki.
dla mówienia o tym więcej, częściej i wszędzie, aby jak najwięcej osób wiedziało, czym w ogóle jest Human Design, aby znało swój typ energetyczny, aby znało swój profil, aby znało swój autorytet i strategię. I tak naprawdę, mając te cztery parametry, jesteś w stanie ogromnie zmienić swoje życie. Jesteś w stanie tak bardzo transformować każdą przestrzeń swojego życia, zacząć czuć więcej lekkości, więcej takiej wewnętrznej zgody. Mogłabym powiedzieć, że wręcz takiego poukładania, ładu, organizacji, ale czegoś, co jest dedykowane stricte tobie. I mogę powiedzieć, że to jest chyba w ogóle pierwszy raz w życiu, gdzie stykam się z aspektem, który jest tak zgodny ze mną, że nie mam w sobie żadnego zaprzeczenia ani żadnego poczucia, że to nie jest moje, że tak nie chcę, że chcę spróbować inaczej. To się w ogóle nie dzieje. Odkrywając siebie, swój profil, swój typ, swoją strategię, swój autorytet, a potem sięgając głębiej i głębiej, zdałam sobie sprawę z tego, że wszystko, co znajduje się w tym wykresie, jest tak bardzo moje. Jest niesamowicie moje. Za chwilę zaczniemy dalej, tylko potrzebuję sprawdzić, czy to wszystko się dobrze nagrywa. Jestem, wszystko się nagrywa, głos jest sprawdzony, więc idziemy dalej. W tym nagraniu, w tym wideo dowiesz się wszystkiego, prawie że wszystkiego, z zakresu tego, co oznaczają dane symbole i znaki na Twoim wykresie Human Design. Opowiem trochę o tym, jak ten wykres można zdobyć. Oczywiście jest wiele, wiele stron. Polecę takich kilka, które w moim odczuciu są najbardziej wiarygodne. Od razu zaznaczę, że jeżeli gdzieś ktoś każe ci płacić za wykres Human Design, to bądź na to uważny, bo można zdobyć ten wykres zupełnie bezpłatnie. Bądź też uważny, gdzie podajesz swoje dane i na jakiej stronie się logujesz. Są autoryzowane strony, które są wiarygodne i zapewne jest ogrom stron, które nie są autoryzowane. Zauważam też, że niektóre strony podają sprzeczne sobie dane. I niektóre osoby mogą odnaleźć siebie jako generatora albo jako projektora, a potem się okaże, że jako manifestującego generatora, więc warto jest sprawdzić swój wykres na przynajmniej dwóch różnych stronach internetowych, pobrać ten wykres i zobaczyć, czy są jakieś różnice. I teraz uwaga. Od czego zacząć w ogóle? Od czego zacząć? A jak w ogóle zacząć? Jak już teraz obejrzałeś, czy obejrzałaś moje pierwsze wideo i poczułeś taką iskierkę w sobie, taki zapalnik, że chcesz wiedzieć, co to jest, kim jesteś w tym systemie, jaki jest twój profil, w ogóle co to jest ten profil, co to jest ten typ i co to jest ten autorytet i strategia. Więc jak już jesteś w takim zaciekawieniu mocnym, to uwaga, pierwszą rzecz, która jest potrzebna, żeby zdobyć swój wykres Human Design, to są potrzebne twoje dane. I teraz potrzebujesz imienia lub imion, potrzebujesz nazwiska rodowego. Tym bardziej, jeżeli jesteś kobietą, która wyszła za mąż lub zmieniła nazwisko, nazwisko potrzebuje być twoje, rodowe. Potrzebujesz daty urodzenia, potrzebujesz dokładnej godziny narodzin. Jeżeli nie znasz tej godziny, możesz zapytać rodziców, mamę, tatę. Jeżeli oni nie pamiętają, w Urzędzie Stanu Cywilnego taką godzinę jesteś w stanie uzyskać. Bez problemu. Wiem, że tam chyba czasem potrzebne jest napisanie tylko podania. I oni wtedy udzielają takiej informacji i miejscowość urodzenia. I teraz, dlaczego te wszystkie dane? Ponieważ to jest to, co wspomniałam na samym początku. W pierwszym nagraniu mówiłam, czym jest system Human Design, że tak naprawdę jest on zbiorem największych, najpotężniejszych nauk i wiedzy, która od początku istnienia na Ziemi, człowieka, została zebrana w jedną całość. Tworząc rys, tworząc strukturę energetyczną ciebie w momencie twoich narodzin. Więc kluczowe jest określenie tych energii i położenia planet,
układu planet, układu Ziemi względem tych planet w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu na Ziemi, kiedy przyszedłeś lub przyszłaś na świat. I ilość możliwości w systemie Human Design jest nieograniczona wręcz. Nie ma tak, że jest tylko pięć możliwych typów i ty jesteś jednym z tych pięciu. Owszem, jest pięć możliwych typów, ale te pięć możliwych typów dzieli się jeszcze na konkretne podkategorie. Są jeszcze profile, są jeszcze autorytety, są jeszcze strategie, są jeszcze kanały, są jeszcze bramy, są krzyże inkarnacyjne i jest ogrom informacji, gdzie tak naprawdę nawet jedna wypadkowa, którą się różnisz ty od drugiej osoby, może mieć ogromne znaczenie na wpływ, może mieć ogromny wpływ i znaczenie dla waszego życia, dla waszego postępowania, dla waszego działania. I dla waszej drogi życia. Więc to jest dla mnie, chyba dlatego jest tak bardzo to dla mnie fascynujące, ponieważ tam jest praktycznie nieograniczona ilość możliwości i kombinacji, więc nie ma czegoś takiego, że jest na Ziemi druga osoba, która jest dokładnie tego samego rodzaju jak ty. Nie ma czegoś takiego. Każdy z nas jest absolutnie unikatowy i w tej unikatowości jesteśmy niezwykli. Nie da się nas zaklasyfikować do jednego worka, wrzucić tam i uznać, że o, tutaj to jest grupa A, tu jest grupa B, tu jest grupa C i tak dalej. Absolutnie nie. I im dłużej i więcej i głębiej pracuję w Human Design, im więcej robię takich analiz i im więcej osób otwiera się na to, żeby zacząć żyć w zgodzie ze sobą wewnętrznym, z tą osobą, którą się narodziła, z tą osobą, którą jesteś, energetyczną, którą jesteś od zawsze, im więcej osób zaczyna żyć w zgodzie, tym bardziej niezwykłe życie pojawia się przed tymi osobami. Więc zapraszam Cię do początku odkrywania siebie. W opisie tego wideo znajdziesz linki, gdzie możesz pobrać swój wykres. I kiedy pobierzesz ten wykres, zapraszam Cię do dalszej części. Pokażę przykładowe wykresy, jak mogą wyglądać, bo wykresy mogą się różnić graficznie. Pokażę dwa przykłady. I opowiem o tych dwóch przykładach, co oznacza, który symbol, co oznacza, żeby była dla Was jasność. Kiedy spojrzysz na swój wykres, możesz doświadczyć tego samego, co ja. Czyli pierwsze wrażenie było takie, nic z tego nie rozumiem i nie wiem, o co chodzi. Potem były próby rozwikłania tych skomplikowanych znaków i symboli, i co oznacza. A potem zaczęłam się wczytywać i zgłębiać, i studiować tę naukę. I im więcej studiowałam, tym więcej stawało się jasne, tym bardziej czułam się osadzona w sobie. Chyba tak to mogę nazwać. To jest takie głębokie, głębokie poczucie, że wiem, kim jestem. Że wszystko ze mną jest okej, okay, że wcale nie muszę siebie naprawiać, że w ogóle nie muszę siebie dostosowywać do innych, że wcale nie muszę korzystać z czyjejś strategii, żeby osiągnąć sukces w swoim życiu. Wręcz wskazane jest i nakazane nawet energetycznie, abym podążyła tylko stricte według tego, co jest zgodne ze mną i mocno w zgodzie ze sobą. I Human Design, kiedy rozpoczniesz podróż w głąb siebie, mogę powiedzieć, że to jest podróż, która nigdy się nie kończy, ponieważ to jest tak, jak byś po dziś dzień cały czas szukał odpowiedzi naokoło, na zewnątrz, u innych, i nagle zaczynasz się uczyć szukać tych odpowiedzi w sobie. I te odpowiedzi naprawdę są. Każde pytanie, każdy problem, z którym się mierzysz, każda trudność
na wszystkie te rzeczy odnajdziesz odpowiedzi w sobie i odnajdziesz je na wykresie. I to jest cudowna i wspaniała dziedzina, gdzie tak naprawdę nie ma końca zdobywanie wiedzy. Bo zaczynając od ogółu, od takiego dużego ogółu, czyli rozpoczynając od tych czterech parametrów, podróż w głąb siebie i naukę życia w zgodzie z tymi czterema parametrami, następnie sięgamy głębiej i głębiej i głębiej, odkrywając niuanse, odkrywając wielobarwne rzeczy, które na samym początku nie są dla nas widoczne, a które jakby dodają smaku i takiej, powiedziałabym, pikantności i różnorodności w barwach, w kolorach, w wyrafinowaniu, w jeszcze większej unikatowości tego, kim jesteśmy. A więc zacznijmy od samego początku. Mam tu przygotowane dwa różne wykresy. Można się zetknąć z takim rodzajem wykresu. Można się zetknąć z takim rodzajem wykresu. Jeden i drugi jest poprawny. Jest pewna różnica, jeśli przyjrzycie się tym dwóm wykresom, to ta różnica będzie polegała na strzałkach, które tutaj się pojawiają, i na kolorach. I to są bardzo ważne elementy, które nie wszędzie są przedstawiane, a one określają niesamowicie ważną rzecz związaną z tym, w jaki sposób nasz organizm trawi nie tylko pożywienie, ale w jaki sposób nasz organizm i my energetycznie trawimy informacje, w jaki sposób się uczymy, w jaki sposób przyjmujemy wiedzę, ale też w jaki sposób to, co jest w nas tworzone, jest wypuszczane na zewnątrz. I dla mnie to było ogromne wow, bo dało mi głębokie zrozumienie, dlaczego tak ważne są dla mnie szczegóły i dlaczego tak ważna jest dla mnie estetyka danej kreacji. Dlaczego ja zwracam uwagę na to, żeby kiedy pracuję nad swoją grafiką warsztatową albo nad stroną internetową, dlaczego dla mnie takie jest ważne to, jak to wygląda? Dlaczego nie mogę przymknąć oka, żeby coś tam puścić na szybko i tak po prostu rzucić niechlujnie? Dlaczego ja się tak bardzo upieram? Dlaczego to jest taki ogromny wewnętrzny zgrzyt we mnie, kiedy nie ma ładu i porządku w tej kreacji? I to zrozumienie przyszło właśnie w momencie, w którym odkryłam, jakie znaczenie mają te tutaj strzałeczki, ponieważ te tutaj strzałeczki przy górnych częściach naszego wykresu, zaraz będę się zagłębiała w szczegóły tego wykresu, oznaczają nic innego jak to, w jaki sposób my przyjmujemy informacje, w jaki sposób my te informacje wypuszczamy. I ma to znaczenie zarówno w aspekcie związanym z naszym pożywieniem, jak i w aspekcie wiedzy, kreacji, tworzenia, sztuki, wszystkiego, informacji. I w moim przypadku kluczowe jest to, by rzeczywiście to było estetyczne i wizualnie wyglądające w sposób, który jest atrakcyjny, który jest, można by powiedzieć, egzotyczny, taki poukładany dla mnie i estetyczny według mnie. To również sprawia, że na przykład dużo lepiej trawi się we mnie, ja dużo lepiej trawię jedzenie, kiedy ono jest ładnie podane. Więc moim rysem i moim kierunkiem jest to, że aby zachować zgrabną sylwetkę, potrzebuję mieć jedzenie, które jest ładnie podane. Więc jadanie w restauracjach jest jak najbardziej na tak, ponieważ do tego dochodzi jeszcze informacja związana z otoczeniem, że ja trawię jedzenie, kiedy ono jest ładnie podane i kiedy jest, można powiedzieć, głośno, kiedy jest jakiś dźwięk na zewnątrz, czyli wszelkiego rodzaju restauracje, przy muzyce, na spotkaniach towarzyskich. To są miejsca, które są dedykowane dla mnie, ale jak
Jeśli odniesiemy to do nauki, to najlepszym sposobem dla mnie uczenia się jest uczenie się, kiedy mam słuchawki na uszach i kiedy odpowiednia muzyka jest w tych słuchawkach. Ja wtedy przyswajam wiedzę dużo szybciej i nie poprzez klasyczne uczenie się, tylko poprzez wizualne, więc ta wiedza musi być również podana we właściwy sposób. I tak naprawdę każdy z nas ma swój indywidualny system przyswajania wiedzy, swój indywidualny kierunek trawienia informacji, trawienia pożywienia, i okazuje się, że gdyby dietetycy znali wykresy Human Design swoich pacjentów, swoich klientów, to być może dużo, dużo szybciej dana osoba osiągałaby wymarzoną wagę. I łącząc to wszystko z tym, kim jestem, czyli z profilem, czyli z typem projektora, staje się ogromnie zrozumiałe, że do mnie na przykład nie trafiają diety żadne, ani żadne przepisy, gdzie nie ma obrazka, gdzie ja nie widzę tego dania. Jak ja nie widzę tego dania, to ja nie jestem w stanie tego wybrać. Ci z Was, którzy są projektorami, zauważcie i zwróćcie uwagę na to, jak to jest u Was. Czy jak idziecie do restauracji, to na ile łatwo jest wam wybrać danie, kiedy są tylko dania z opisem, a o ile inaczej się czujecie, kiedy możecie przez chwilę rozejrzeć się po sali, zobaczyć, kto co ma na talerzu i wybrać po wyglądzie danej potrawy na talerzu. Jeśli nie robiliście tego nigdy wcześniej sobie na to nie pozwalaliście, spróbujcie. Zobaczycie, jak ogromna jest różnica w tym, co będzie zgodne z wami i znajdzie się na waszym talerzu. W momencie, w którym dowiedziałam się, jak to wygląda u mnie, zaczęłam w ten sposób zamawiać jedzenie. Oczywiście, kiedy wchodzę do takiej restauracji bardziej ekskluzywnej, to czasem kelnerzy się dziwnie patrzą na mnie, że ja rozglądam się po sali i proszę o danie, które ktoś ma na talerzu, a nie mogę go zlokalizować w karcie menu i dziwnie się patrzą, ale dla mnie różnica w dokonaniu wyboru jest gigantyczna. Ja potrzebuję zobaczyć coś, żeby poczuć, czy to jest ok dla mnie, czy to jest dobre dla mnie. Bez tego nie jestem w stanie wybrać. Więc zróbcie dla siebie taki eksperyment i zobaczcie, jak to jest. I zobaczcie też, spróbujcie siebie przeprowadzić przez drugi eksperyment, spróbujcie zauważyć, w jaki sposób najlepiej smakuje wam jedzenie, w jaki sposób najbardziej lubicie jeść. Gdybyście mogli wybrać okoliczności, w których jecie, to jak one by wyglądały? Bo takich okoliczności jest ogrom, i dopóki my nie znamy siebie, to tak naprawdę idziemy za standardem, idziemy za schematem. I ja też tak szłam. I u mnie, ja jestem osobą, która uwielbia jeść w restauracjach. Ja mogłabym się żywić cały czas w restauracjach, kiedy coś jest ładnie podane, kiedy to pięknie prezentuje się na talerzu, podczas rozmów, podczas spotkań towarzyskich, a jedna z moich córek jest wręcz odwrotnie. Jedna z moich córek trawi jedzenie w ciszy, kiedy jest sama, i ona uwielbia zabierać talerz z daniem obiadowym, iść sobie do pokoju, albo ze śniadaniem iść do pokoju. Dopóki nie znałam jej wykresów Human Design, to mi strasznie irytowało, bo w moim poczuciu było to taka chęć odseparowania się. No dlaczego nie chcesz z nami zjeść tego posiłku? Usiądź z nami wszystkimi przy stole, porozmawiajmy, opowiedz, jak było w szkole i tak dalej. A ona bardzo, bardzo ją ciągnęło, żeby jeść samej, żeby wyjść sobie i samej jeść. I teraz, jak ogromną krzywdę możemy zrobić dziecku, kiedy my je zmusimy do tego, żeby ono siedziało z nami i jadło. Gdy tymczasem najlepszym kierunkiem trawienia dla niej akurat jest jedzenie w ciszy i w ten sam sposób nauka. W ciszy. I ona nie potrzebuje rozmów. Ona się źle czuje w restauracjach i ona nie chce chodzić do restauracji. Co dla mnie było kompletnie niezrozumiałe. A teraz wiele rzeczy staje się jasnych. Więc wiedza z zakresu Human Design, z zakresu tego, kim jesteś, daje ogromne zrozumienie ciebie, ale też i ogromne zrozumienie
Twoich bliskich. Więc zacznijmy od wykresu, żebyśmy nie tracili tutaj czasu. Posłużę się takim wykresem. Jest to wykres, który został podany. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Jest to wykres, który jest wykresem Oprah Winfrey. Ja go sobie wydrukowałam. Oprah Winfrey jest generatorem. Generatorem z autorytetem emocjonalnym, więc zaraz opowiem, co to tak naprawdę oznacza. Więc tutaj w tej części, ci z Was, którzy macie taki wykres, w tej części diagramu całego macie informację dotyczącą. Na samym początku mamy imię i nazwisko, potem mamy datę urodzenia oraz godzinę, i możliwe, że tutaj będą podane dwie różne. Nie dziwcie się, dlatego że jeden czas to jest czas lokalny, a drugi czas jest już konwertowanym czasem. Potem mamy miejsce urodzenia i kraj, mamy wiek, mamy typ energetyczny, i tutaj pojawia się albo generator, pojawi się informacja albo generator, albo manifestor, albo manifestujący generator, albo projektor, albo reflektor. Jest to pięć różnych typów energetycznych, więc jeden z tych pięciu typów się pojawi. Może być tutaj również jeszcze taki przedrostek, taka informacja określająca, jaki jest autorytet. I tu w przypadku Oprah jest emotional generator, czyli generator, który ma autorytet emocjonalny. Może też się to pojawić jako zupełnie oddzielne, czyli może być to jako typ, gdzie będzie generator, i pod spodem może być wewnętrzny autorytet, po angielsku inner authority, gdzie będzie opisane, co jest tak naprawdę waszą strategią podejmowania decyzji. O tym będę mówiła w innym nagraniu. A potem mamy profil, i tu najczęściej są cyfry, jedna cyfra łamana na drugą. Potem mamy definicję, potem mamy krzyż inkarnacyjny, strategię podejmowania decyzji, i również mamy na samym końcu, staram się odnaleźć słowa w języku polskim, więc wybaczcie, że to jest takie trochę się zacinam. Na samym końcu mamy naszą działanie w zgodzie ze sobą, jaki jest efekt, kiedy działamy w zgodzie ze sobą, i jaki jest efekt w naszym życiu, czego doświadczamy, kiedy nie podążamy w zgodzie z naszą strategią. I na samym końcu, na samym dole, tutaj są kanały. Na innym wykresie może być to trochę wyżej. Jeżeli chodzi o ten wykres, jeżeli ktokolwiek z Was ma ten wykres, to na tym wykresie mamy tutaj typ energetyczny, mamy definicję, mamy strategię podejmowania decyzji, mamy krzyż inkarnacyjny, mamy profil, mamy wewnętrzny autorytet określony, i również mamy informacje o tym, jakich emocji doświadczamy, kiedy nie podążamy w zgodzie ze sobą, kiedy nie idziemy w zgodzie z naszą strategią, czy z naszym profilem, czy typem. I to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ zupełnie inaczej nagle okazuje się, że emocje, których doświadczamy, mogą być naszym cudownym drogowskazem, i mogą nam pokazywać moment, w którym schodzimy ze swojej ścieżki, z działania w zgodzie ze sobą, i jesteśmy w stanie przenieść siebie, przetransportować i wprowadzić siebie na właściwe tory. Im więcej będziemy działać w tym niezgodnym ze sobą kierunku, tym silniejsze będą te emocje. Więc tak naprawdę to, do czego docieramy, odkrywając siebie w systemie Human Design, to docieramy do głębokiego zrozumienia, że wszystko, czego doświadczamy w naszym życiu, także emocje, są niczym złym, a jedynie drogowskazem, wskazówką dla nas, wewnętrzną wskazówką, co dzieje się nie tak,
gdzie potrzebujemy się zatrzymać, gdzie kierunek, który obraliśmy, nie jest naszym kierunkiem, gdzie decyzja, którą podjęliśmy, nie jest właściwą decyzją i że potrzebujemy zrobić mały rekonesans, rozejrzeć się w tym zatrzymaniu i podjąć właściwe kroki, aby z powrotem nakierować siebie na ścieżkę tą, która jest z nami zgodna. Absolutnie cudowne. Można powiedzieć, że narzędzie, chociaż trudno to nazwać narzędziem, bo to jest ogromna, ogromna nauka, która daje nam wielką wartość i całkowicie zmienia perspektywę patrzenia na człowieka, na rozwój osobisty, na, mogłabym powiedzieć, każdą dziedzinę naszego życia. Więc odniosę się do tego pojedynczego wykresu, żeby już nie skakać, bo to zajmie nam więcej czasu. Odnosząc się do tego wykresu, w tym miejscu informacje, które macie, już opisałam. I teraz co mamy dalej? Mamy tutaj pierwszą rzecz, która nam się rzuca w oczy, to jest ten duży wykres postawy, częściowej postawy człowieka z pewnymi polami i kształtami, które są zakolorowane, które są kolorowe, niektóre są białe. Są jakieś linie, które łączą te kształty ze sobą. Jedne ciągną się do połowy, inne łączą jeden kształt z drugim, jeszcze inne mają więcej niż jeden kolor. Mamy też tutaj po jednej stronie i po drugiej stronie. Pamiętajcie, że to jest odbicie lustrzane, więc będzie to trochę odwrotnie do tego, co będziecie wy widzieć u siebie. Mamy po jednej stronie w czerwonym kolorze, po drugiej stronie w czarnym kolorze. I tutaj jest pewna symbolika. Kiedy się przyjrzycie bardziej, zobaczycie, że są tutaj symbole. I są to symbole planet, a pod spodem są numerki, są cyferki. Również tutaj w tych kształtach znajdziecie cyferki, znajdziecie numerki. Tak jak i te strzałki i kolory, które są tutaj. Teraz zastanawiacie się, być może pierwsza rzecz, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Więc zacznijmy od ogółu i przejdźmy do szczegółu. To, co jest dla Was kluczowe, jako pierwsza rzecz, to jest Wasz typ, abyście określili i odnaleźli na swoim wykresie swój typ, czyli generator, manifestor, manifestujący generator, reflektor lub projektor. Drugą rzeczą, która jest ważna, to jest wewnętrzny autorytet, czyli inner authority. Trzecią rzeczą, która jest bardzo ważna, będzie profil. Profil określający bardziej szczegółowo jakość typu, którym jesteście. I czwartą rzeczą będzie strategia. I ta strategia jest związana stricte z typem energetycznym. Teraz na tym wykresie, to co macie, to co tutaj widzicie, kiedy przyjrzycie się mocniej, to zobaczycie, że te figury tutaj, te kształty są bardzo podobne do naszych centr energetycznych, tych, z którymi się spotykamy, a które tak bardzo często pojawiają się w różnego rodzaju grafikach medytacyjnych, czasem w grafikach jogi, centra energetyczne, siedem centr energetycznych. Tutaj na tym wykresie widzimy ich dziewięć i tak naprawdę w rzeczywistości to są centra energetyczne. To jest centrum korzenia, to jest centrum sakralne, tutaj jest centrum tożsamości, które można by porównać do miejsca, gdzie jest nasze serce, tu jest centrum gardła, tu jest centrum, można powiedzieć, trzeciego oka i centrum korony. Tutaj wasza będzie to odwrotna strona. Mamy malutki taki trójkącik, najmniejszy z wszystkich, i to jest will center, czyli centrum woli. Tutaj ten trójkącik to jest centrum emocjonalne, solar plexus, czyli splotu słonecznego, i tu po przeciwnej stronie będzie centrum śledzione. Pamiętajcie o tym, że wykres jest w odbiciu lustrzanym, więc nie będziecie widzieć tego tak jak u siebie. Posługujcie się tymi wartościami czarnymi, czerwonymi. Centrum śledziony jest tutaj przy tych czerwonych wartościach. Centrum emocjonalne jest przy tych wartościach.
I przy centrum emocjonalnym jest zawsze centrum woli. Teraz niektóre z tych figur są kolorowe, inne są białe. I jaka jest w tym różnica? Wszystkie te centra energetyczne, które są kolorowe, oznacza, że są zdefiniowane, czyli określone. Te, które są białe, są niezdefiniowane, nieokreślone. Co to znaczy? Ano mianowicie, wszystko, co jest kolorowe na waszym wykresie, jeżeli nie doświadczyliście żadnych traum w swoim życiu, to te centra energetyczne są niezależne od otoczenia i otoczenie nie ma na nie wpływu. Czyli w momencie, w którym my mamy do czynienia tutaj z centrum emocjonalnym, z plotu słonecznego, jeżeli my się przemieszczamy w różne otoczenia i te otoczenie, dane otoczenie charakteryzuje się konkretnymi emocjami, czyli na przykład wchodzimy gdzieś do pomieszczenia i ktoś jest zdenerwowany, to ta osoba nie ma wpływu na nasze emocje. W momencie, w którym to centrum jest niekolorowe, od razu łapiemy emocje tej osoby. Jest to chyba jeden z najważniejszych kroków dla mnie, to był jeden z najważniejszych kroków dla mnie, jak zacząć sobą właściwie nawigować emocjonalnie, jak zacząć rozpoznawać te emocje. I dało mi to ogromne, ogromne zrozumienie, że to nie jest tak, że ja wchodzę gdzieś i od razu przyjmuję wszystkich emocje, tylko jest to uzależnione od tego, które z tych centr energetycznych jest otwarte, a które jest zamknięte. Oczywiście one, jeżeli ktokolwiek z Was doświadczył traumy albo jakichś trudnych zdarzeń w przeszłości, to one zostały uwarunkowane i nazwijmy to, można powiedzieć w cudzysłowie, zdeformowane i potrzeba je oczyścić, potrzeba uwolnić z nich to, co zostało nałożone, różnego rodzaju przekonania, jakieś przyjęte mechanizmy, coś, co się wykształciło w naszej podświadomości, abyśmy mieli do czynienia z czystą jakością danego centrum i energii, która przez to centrum przepływa. Każde z tych centr energetycznych jest odpowiedzialne za konkretny obszar w naszym życiu, więc im czystsza nasza energia tam, tym piękniej dany obszar naszego życia działa. I to jest bardzo ważne do zrozumienia. Więc ktokolwiek z Was ma taki wykres i ma dużo centr energetycznych białych, czyli otwartych, niezdefiniowanych, i jest jednym z czterech typów energetycznych, jednym z czterech, czyli manifestorem, manifestującym generatorem, generatorem lub projektorem, jednym z tych czterech, to potrzebujecie wiedzieć, że gdziekolwiek się nie pojawiacie, otoczenie ma wpływ na dane centrum i wpływa na wasze samopoczucie, wpływa na wasze pomysły, wpływa na wasze wypowiadanie się, wpływa na wasze poczucie tego, kim jesteście, albo celu drogi życia, albo w ogóle wizji na życie, wpływa na wasze lęki, może wpływać na to, że będziecie czuć presję działania, albo brak tej presji. Wiele, wiele rzeczy będzie uzależnione od tego, gdzie i wokół kogo będziecie się obracać. Zobaczcie, jak ogromnie ważna jest to wiedza. W momencie, w którym my tą wiedzę zdobywamy, zaczynamy świadomie wybierać otoczenie. Bardzo świadomie. Czy chcemy dalej? Czy chcemy wchodzić w daną relację? Czy chcemy jechać w konkretne miejsce? Mając świadomość tego, jak wygląda Twoja struktura, jesteś w stanie podejmować świadome decyzje, a to wpływa na Twoje zdrowie, na Twoje samopoczucie, na całe Twoje życie. I kolejną rzeczą, kolejnym elementem, który na tym wykresie jest, o szczegółach oczywiście, jak te centra działają, w jaki sposób je oczyszczać, co one reprezentują, a jak nad tymi centrami pracować, jak w ogóle zagłębiać się w ich mądrość, jak uzyskiwać z nich maksimum możliwości. O tym wszystkim będę mówiła na warsztacie, zrozumieć siebie, zrozumieć bliskich. Jest to potężna, potężna wiedza.
I zapraszam każdego z Was, kto byłby zainteresowany tym, by nauczyć się siebie, by zrozumieć siebie, by zacząć świadomie żyć, ale też i by zrozumieć tych, którzy są bliscy Waszemu sercu. Natomiast dzisiaj symbole i znaczenie tego, co znajdujecie na wykresie, abyście wiedzieli i troszeczkę, żebyśmy mieli, tak mogłabym powiedzieć, rozplątany i rozwikłany ten szyfr, który się pojawia, i żeby pewne rzeczy stały się jasne. Więc wiecie, że to już te wszystkie tutaj figury, te kształty, to są centra energetyczne. W momencie, w którym z tych centr wypływa jakaś taka nitka, linia, jeżeli ona łączy jedno centrum z drugim, tak jak mamy tu w tym przypadku, jedno centrum jest połączone z drugim, ona tworzy kanał. I teraz ona łączy nie tylko centrum jedno z drugim, ale ona łączy również pewne cyferki albo numerki ze sobą. Wewnątrz każdego z centr energetycznych te cyferki lub numerki, które znajdziecie, to są bramy. Bramy określone w naukach chińskich z heksagramów, 64 bramy. Niektóre z nich są zakreślone, inne nie. I to zobaczycie, od razu zauważycie, że ta, która jest zakreślona brama, z niej wypływa linia i albo łączy się z drugim centrum energetycznym i z drugą bramą, albo nie. W momencie, w którym się łączy, to te bramy tworzą kanał. W momencie, w którym, tak jak tutaj mamy, ta brama dopływa tylko linia do połowy, to wówczas mamy niezdefiniowaną drugą część. I brama jest zdefiniowana tylko z tej części. Oczywiście te wszystkie rzeczy mają znaczenie dla głębszej analizy, dla głębszego doświadczenia i rozumienia siebie, ale na samym początku zalecane jest, ja to zalecam, ja zachęcam do tego, aby zacząć od czterech podstawowych rzeczy. Od czterech podstawowych rzeczy, od wprowadzenia ich w życie, od nauczenia się, od zrozumienia tego, kim jesteś, czyli od zrozumienia, co to znaczy być generatorem, manifestorem, czy manifestującym generatorem, czy projektorem, czy reflektorem, a co oznacza konkretnie profil, który jest, profil określony liniami, co oznacza konkretnie w Twoim życiu, jakie jakości wprowadza w Twoje życie, jaki jest Twój autorytet, który stricte dotyczy tego, jak masz podejmować decyzje i jaka jest strategia podejmowania decyzji i strategia w ogóle życia, dokonywania wyborów. I te cztery parametry, jeżeli je opanujesz, wówczas zachęcam do tego, żeby sięgnąć głębiej. Ale na samym początku nie ma potrzeby głębiej, bo jak zaczynamy sięgać głębiej, wówczas dostajemy zbyt dużego miszmaszu i pojawia się za dużo informacji i nie wiemy co od czego, bo zaczyna nam się wszystko plątać, bo dochodzą konkretne informacje dotyczące jakości i energii danej bramy, kanałów, krzyżów inkarnacyjnych i w końcu nie wiemy w ogóle od czego zacząć. Więc kochani, żeby jeszcze raz to uściślić, zaczynamy od tych czterech parametrów, od nauczenia się siebie i od wprowadzenia w naszą codzienność, w nasze życie tego, kim jesteśmy energetycznie, a potem przechodzimy dalej. Po stronie tutaj jednej mamy czerwone znaki, czerwone symbole i mamy cyferki, numerki pod spodem. Wszystkie te symbole, które mamy w czerwonych kwadratach lub w czarnych kwadratach, lub też na innym wykresie, one mogą być jako same symbole, to są to symbole planet, Księżyca i Słońca i Ziemi. Pod spodem, pod tymi planetami są bramy oraz numery bram oraz linie i to w pewnej konfiguracji tworzy profil, nasz profil. Te czerwone pola lub czerwone cyfry tutaj oznaczają, że są to jakości naszej osobowości nieświadome. My nie jesteśmy świadomi tych rzeczy. Określają nas od strony naszej świadomości. My to bardzo mocno w sobie czujemy. A tutaj podświadomość się w nas budzi i otwierają się te energie jako
nieświadome, jako działające w tle lub uśpione, te natomiast przejawiają się przez nasze życie i jakby jesteśmy w stanie bardzo mocno je zidentyfikować w sobie. I czy tu jest jeszcze coś, co jest. Ach, tak, jeszcze jest definicja, ponieważ to też jest bardzo ważne. Definicja, czyli określenie połączenia dwóch centr energetycznych ciągłą linią tworzy definicję. I takich definicji na wykresie, gdzie dwa centra energetyczne są ze sobą połączone, może być pojedyncza definicja, może być podwójna definicja, może być potrójna i może być poczwórna. To są oczywiście rzeczy, które warto zgłębić dalej, potem, kiedy nauczymy się, jak wprowadzać w życie i jak żyć w zgodzie z pierwszymi czterema parametrami. Myślę, że na dzisiaj to jest wszystko, co jest ważne dla Was, aby nie było to już taką zawiłością i zagwozdką, o co chodzi, jak ja mam to odczytać, co oznaczają konkretne numerki, bo to zawsze bardzo mocno zniechęca. Więc dzisiejsze spotkanie zamykam takim podsumowaniem, że w momencie, w którym odkryjesz, zrobisz dla siebie swój wykres, uzyskasz ten wykres, to, co jest najważniejsze dla ciebie, stricte najważniejsze, to nauczenie się tego, jak zacząć żyć w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi czterema pierwszymi parametrami, czyli w zgodzie ze swoim typem energetycznym, w zgodzie ze swoim profilem, w zgodzie z autorytetem i w zgodzie ze swoją strategią. I typ energetyczny, ja to porównuję w sposób następujący, że typ energetyczny, czyli generator, manifestor, manifestujący generator, projektor czy reflektor, tak naprawdę to jest tak, jakby ktoś określił rolę, którą dany aktor ma do odegrania. I na przykład, już dzisiaj nawet to podawałam na sesji, aby móc się do tego odnieść, rola do odegrania przez danego aktora mogłaby być rolą matki. Na przykład kobieta ma do odegrania rolę matki na planie firmowym. I to jest typ energetyczny. Natomiast profil energetyczny, czyli cyferki, które znajdziecie, na przykład będzie 1 łamane na 3, albo 5 łamane na 1, albo 2 łamane na 6. Te cyferki, które odnajdziecie, to jest profil. Profil określa, jaka ta matka będzie. Czyli jakby dopełnia i wyłuskuje na wierzch cechy tej matki, bo matka może być chłodna, może być opiekuńcza. A może być zanadto opiekuńcza, może być zdystansowana, jakby określone są konkretnie przejawy i charakter tej matki. I to myślę, że daje największe zrozumienie, dlaczego również profil jest ważny, bo sam typ energetyczny wiele mówi, ale profil dopełnia tej całości i pokazuje nam jeszcze większą konkretną jakość i przejaw energii, które mamy w sobie. Kochani, życzę Wam cudownego odkrywania siebie, wspaniałego docierania do tego, kim jesteście. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach, piszcie do mnie na maila. Jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam Was na sesję Human Design albo na warsztat, ponieważ na warsztacie będziemy to wszystko przekładać. Nie tylko będę uczyła, nie tylko będę mówiła rzeczy, które są ważne, tak jest z zakresu teorii, ale będziemy to przekładać na życie, ponieważ to, co zauważam, co jest największą trudnością, to jak tą wiedzę przełożyć na życie. Jak ja mam przenieść to, co już wiem na swój temat, i zacząć żyć w zgodzie z tym.
Ponieważ kiedy my zaczynamy żyć w zgodzie ze sobą, to nie jest tak, że na pstryknięcie palcem nagle całe życie nam się układa i ktoś rozpościera przed nami dywan czerwony i mówi: voilà, proszę bardzo, Sylwia, to jest twoja droga, w końcu dojrzałaś do tego, aby zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Tylko zaczynają się pewne doświadczenia skutków, efektów takich ubocznych, które są mało przyjemne i tego trzeba być świadomym, że my wychodzimy z takiej formy, w którą nas wsadzono, z formy, gdzie nas poprzycinano, poupychano na siłę i my zostaliśmy zdeformowani energetycznie. My teraz wyciągnięci jesteśmy z tej formy. Ktoś próbuje nas, czy my sami próbujemy się rozprostować i zobaczyć, jak to wygląda być sobą naprawdę. I okazuje się, że potrzebny jest czas i potrzebna jest praktyka. Przede wszystkim głębokie zrozumienie, że większość z nas, większość osób nie podejmuje decyzji od razu i jest ponad 90% ludzi na całym świecie, którzy nie mogą podjąć decyzji od razu i działania od razu. Tak samo nie są w stanie od razu odpowiedzieć na pytanie, które jest im zadane. Większość osób jednak, co robi? Kiedy zadajesz komuś jakieś pytanie, od razu ktoś zmusza się albo szuka jak najszybciej odpowiedzi. Gdy tymczasem strategią działania ponad 90% całego społeczeństwa jest danie sobie czasu, nawet tych kilkunastu sekund, albo minuty, albo dwóch, na to, żeby poczuć w sobie odpowiedź. Jaka jest odpowiedź? Ja nie muszę wiedzieć tego od razu. Ale ludzie są nastawieni i jesteśmy tak zaprojektowani, żeby od razu dawać tę odpowiedź. Ktoś nas gdzieś zaprasza i od razu od nas oczekuje odpowiedzi. Nikt nas nie nauczył i my być może wy też nie uczycie swoich dzieci, że mają prawo poczekać i mają prawo dać sobie czas na podjęcie decyzji, na danie odpowiedzi. Dzisiaj miałam sesję z jedną z niesamowitych kobiet, które prowadzę na sesjach indywidualnych, i po tej sesji właśnie miała tak piękne wglądy, tak piękne odpowiedzi jej przyszły, których może użyć po to, żeby dać sobie czas. Piękne odpowiedzi językiem serca, kierowane językiem serca. Wcale nie muszę wiedzieć już teraz. Ktoś mnie gdzieś zaprasza. Dziękuję za to zaproszenie. Wrócę do ciebie, dam ci odpowiedź. Potrzebuję pobyć z tym, bo w tej chwili nie jestem w stanie udzielić ci odpowiedzi. Czy przyjdę tam, czy będę tam, czy będę mogła być tam. Potrzebuję pobyć z tym. To dotyczy ponad 90% osób na całym świecie. Jedynie manifestorzy nie muszą czekać, chyba że są, autorytet mają określony jako emocjonalny, wówczas także oni potrzebują czekać, ale jeżeli mają inny autorytet, mogą dać odpowiedź od razu. Każdy inny typ energetyczny potrzebuje poczekać, dać sobie czas. A najdłuższy czas na podjęcie decyzji, ale takich życiowych decyzji, takich mocnych, ważnych decyzji, ma reflektor i typ energetyczny reflektora potrzebuje dać sobie cały cykl miesięczny, cały cykl okresu przebiegu księżyca na to, aby podjąć decyzję, czyli 29 dni. Nie następnego dnia. Nie za tydzień, ale 29 dni. Jakże wszystko byłoby inne, gdybyśmy mogli sobie dać głęboki wdech i czas na podjęcie decyzji. Nie już, nie teraz, nie natychmiast, tylko dać sobie czas. Cudownego dnia i do zobaczenia wkrótce.